Szczaunia! Jak się robi? Dobrze, wybitnie, szampańska zabawa. Tak? Tak, tańczę, śpiewam. Co się robiłeś? Co robiłem? Tańczyłem, śpiewałem, gości witałem, zabawiałem. Yo, nawet tobie zarapowałem. I co, łyso, nie? Tak to wygląda. Zapraszam. Zapraszam pana. Na razie jest mniej ludzi zdecydowanie niż powinno być, ale jak to mówią, czekamy na magiczną godzinę 16, kiedy szkółka się skończy. A jutro to już będzie wylew, z tego co się orientuję, bo ten Egmont ma premierę, jeśli się dobrze orientuję, bo nie jestem pewien, ale z tego co mi ludzie mówili, to właśnie to wynikało, że ma premierę nowej planszówki jakiejś i właśnie w tej drugiej sali będzie sporo rzeczy, tak bardzo sporo rzeczy. O kurwa. Idziemy po ring. Ja idziemy po ring. Opa, ale opa. Koszulecz. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pani tu robi? Maluję. Maluje pani? A co pani dobrego maluje? A bardzo ładny wzór na koszulkę, który będę miała potem na kolejnych eventach. Mhm. Z moim podpisem. No. Że w planach jest zrobienie tego jak najładniej, jak najszybciej. Ładne słoneczniki widzę idą. Czyżby inspiracja Van Goghiem? Oj, to mój tam nikt nie dość. Witamy na 29. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier. Czy osoba do wywiadu? Osoba do wywiadu, ale witamy na, tak jak mówiłem, znajdujemy się na Atlas Arenie, ze mną Andrzej Radoń. Tak było. I Martyna Pełka i Wojtek Bendyk. Najlepszy ojciec na świecie. Co my tu robimy? Andrzej, co my tu robimy? Znaczy, jesteśmy tymi wolontariuszami. Andrzej jest trochę wyżej pod hierarchii. Tak było. Bo może nam mówić, co możemy robić, a czego nie. A my nie możemy się sprzeciwiać. No, tak działa tak to, zbrodniczy reżim. Tak działa zbrodniczy reżim. Martyna, co ty uważasz o tym zbrodniczym reżimie? Nie fair. Zabiję całą twoją rodzinę, jeżeli źle się wypowiesz na temat reżimu. Dobrze? Okej, kontynuujmy. Dobrze. Proszę, panie redaktorze, proszę kontynuować. Dobrze. O, patrz, akurat tak się usiedliśmy, że Święta Trójca. O, tak, Święta Trójca. Tatuś, Jezus i Duch Święty. Tak było. A o tym gno jest najmniej. Dobra. Panie Andrzej, co, no. Jakie atrakcyjne dzisiaj są? Drugi dzień, ogólnie drugi dzień, pierwszy dzień. Przeminąłem musiałem. Tak, dokładnie. Bo dużo pracy było. No. Ale w drugim już nie, jest wszystko okej, tylko patrzymy, żeby nikt się nie napierdalał pałkami ze styroduru. Dokładnie. I tak leci. Dokładnie. Tak. Nie? Ty coś wiesz. Maczety też nie wchodzą w grę. Nie, nieładnie. Proponuję to schować do kurwy nędzy. No, Andrzejku, ale... co tu się dzieje? Wiesz co, to jest początek... Andrzeju, nie denerwuj się. Jak mam się nie denerwować? Wyjebię cię zaraz. To jest początek dnia tak naprawdę, więc no, dzieje się na razie mało. Wszystkie większe atrakcje, z tego co się orientuję, są tam na godzinę 15. No. Wydaje mi się, że właśnie o 15 zaczynają się wszystkie autografy i tak dalej. Pójdziemy. A kto będzie na autografach? Znasz jakąś fajną mordkę do podpisu? Simon Beasley. Simon! Jak my go kochamy ogólnie, tak. To jest taki... Tak. Wspaniały człowiek, najlepszy, ale to może później, to może wieczorkiem, jak już się tam... To ci. Jak się dobrze tam wytrzemy, prawda? To wtedy może opowiem. Tak, to jak tak się zrobi, to no, a tak lepiej. To z tego, co się orientuję, będzie dzisiaj również, widzę dużo... Tak, właśnie, chciałem to powiedzieć, dużo cosplayer. Będzie... Ej, powiedzcie, skąd jesteście? Z Łodzi. Z Łodzi? Czyli dokładnie tutaj. Z Łodzi. No, tak. A dlaczego tu przyszliście? Powiedzcie. Bo interesuję się takimi rzeczami. Fajni ludzie są. Fajni ludzie. A za co jesteś przebrana? Jestem Izuku Midoriyo z serii Boku no Hero Academia w wersji demona, własna interpretacja. Aha, rozumiem. A ty? Bielą cyferką.
I teraz zbierasz darmowe przytulaski, przytulaski, tak? Ktoś cię przytulił? Parę osób przytuliło. Parę osób, a to nie były jakieś stare zgredy? Całe szczęście nie. Całe szczęście nie, bo się dużo ich kręci tutaj, trzeba też uważać ogólnie. Co uważacie o naszym konwencie? Świetnie jest. My się naprawdę dużo przytulasków dostałam, więc jest okej. Okay. Który raz jesteście? Drugi. Drugi. Na tym konwencie pierwszy na tym, raz. Na dobra, a w poprzedniej edycji to kiedy to było? Rok temu pewnie. Rok temu, tak. Rok temu. No dobra, to dzień. Cosplayerzy tu se idą. Nie wiem, kim oni są ogólnie. Nie, tam idzie jeden dobry cosplayer. Gdzie idzie? Tam, widzicie? Będą i tak nie trafi. Ale ustawa będzie, ale ustawa, tak. Najgorszy z od cosplayów to jest to, jak ktoś ubierze sobie kigurumy i myśli: o, proszę, cosplay! Tak było. Znaczy, ogólnie z całości pracy wydaje mi się, że jest spoko, że ładnie to nam wszystko wyszło. Tak? No tylko szkoda, że ten, że no, jak popatrzeć na tą ścianę, tak... Pustka trochę, nie? No. Bo nie dojechało 5 prac na samą tą wystawę. No nie wiem, może jutro dojadą, bo oprócz tego, że koleś zwalił naszą wystawę, to przy okazji całą, do kurwa, wypierdoloną wystawę obok, bo wszystko co dało się popsuć, popsuł. Więc myślę, że w jakiś sposób go to zmobilizuje do tego, żeby wreszcie zacząć robić jakieś sensowne rzeczy. No i w sumie to po prostu gadając z nim i ten, nie wiem, powiedział, że jak wyślę mu zdjęcia tych obrazków, których brakuje, to dla mnie wydrukuje i mam nadzieję, że rzeczywiście to kurwa zrobi. Wystawa ogólnie bardzo mi się podoba, ale przez... Cycuszki! Czarne paski tam wstawić, nie? To jest fajne. Ależ cenzurka. Ależ cycek fajny. Nie, no, ale mnie ta część wystawy sobie podoba mi się najbardziej tak naprawdę. Ta o tutaj, bo jest zajebista. No te prace mi się śpiewały. Świetnie są po prostu. Wszędzie cycki. To też. To przede wszystkim, słuchaj. No i tam są jeszcze. Jo. A to w sumie też już całkiem ciekawie. Mam nadzieję, że to się nie spierdoli wszystko przez nas. Nie byłbym wdzięczny w grawitacji. Czemu Hada nosi cosplay buta? Cosplay buta. Czego? Cosplay buta. On się nie musi przebierać. Czemu wybrałeś za swój cosplay jako but? Jako kto? But. Bo jest najprostszy. Jak, bo? Bo najłatwiejszy się to robi. Dokładnie. Najłatwiejszy do wykonania. Rozumiem, dobra. To powodzenia. Dziękuję. Co byś polecił tu nam? Weź ją. Dlaczego mnie znowu? Znowu. Pani jest z informacji? Pani jest z informacji? Tak. Proszę panią. Co wy chcecie? Jedzenie. O tego się pytaj. A. Co? Jest jedzenie. Jedzenie? Odbędzie się spotkanie, nazywamy Mauli, artystą, który jest twórcą serii Sisters. Zobacz, patrz. Cycuchy. Cycuchy. Ja pierdolę. Nie. Pan tak. Cześć, Ewelona. Ty, Kasia. Czemu jesteś czkawka? Pokaż, jak czkasz. Nie. Nie. Co tu robisz? Kim jesteś? Randomem z internetu bez życia. Cześć, zostałem elfim księciem. Pokaż. Ale to zrobiłeś źle. To zrobiłem źle? Chodź, to popraw. Za mocno troszeczkę. Jak szereg mam teraz. Bo to tutaj jest tak nawiązane, żeby było wygodnie. Kto najmiał samochód? Jaki jest najbliższy numer? Ja z panem? Nie. Obudziły nas. Ja mam elfię uśta. Okay. O 5:00 bez serca. 30, bo 5:30. Bez... Tak? 30. Chyba 30. No bez serca.
ciebie. Chce wam się pracować? Bardzo. Ogólnie już wszystko zrobiliśmy, każdy wyjechał. Z Andrzejem teraz szykujemy się na nockę. Nie wiem, jak to wytrzymamy. Pewnie jakoś wytrzymamy. Polecą nam po energole i będziemy jebać do czwartej. A no, myślisz, że ktoś nam kurwa poleci po energole? Nie! My będziemy jebać jeszcze. Patrzcie, jak jest pusto. Klibacja była. A i tak jest syf. Dobrze, że nam posprzątają to. Się szykujemy. Trzymajcie kciuki. Ogólnie nie nagrywałem, bo mi się nie chciało. Wydałem 35 zł na teczkę z Wiedźminem. Ty no, jest 3:30. Lubię to. Cześć Andrzej. No witam. Jak się czujesz? Ty no, zmęczony troszkę jestem. A spełniony? Jo! Idziemy spać, co? No wypadałoby w sumie. Kurwa mać! Co to jest? Taka, taka. To jest w sumie ostatnia prosta nasz tutaj. No, niestety. Idziemy robić biurokratyczne, papierowe rzeczy. Zwroty takie tam, wiecie. Pierdółki. Pierdółki. Ale zajmie nam to tak z 2 godzinki na spokojnie. No. I wtedy gdzie Andrzej jedziemy? Co? Gdzie jedziemy? Do domu. No niestety. Idziemy do domu. Ja bym tak jeszcze raz mogę. Bo jest tak drutem 0,5. Drut 0,5, jak ja się kurwa nienawidzę. Trójka wyżej. Najprawdopodobniej najbardziej spełniony człowiek na świecie w tym momencie. Pali szluga, żeby zapomnieć o wszystkich swoich zmartwieniach. Ale wie, że spełnił kawał dobrej roboty. Bo za jego plecami i po jego prawej stoi jego spuścizna. Coś, co będzie wyróżniało go na tle innych. To byłem ja. Adrian Lewandowski, a przed wami Andrzej Radoń, palący szluga. Niech żyje zbrodniczy reżim!